Cześć, mamy mi Mikołaj, witajcie w Warband TV. A to już nasze 22 spotkanie z subiektywnym przeglądem bitewniakowym. A w nim zajrzymy na Warhammer Community. Dowiemy się jakie nowości były w ten weekend, jakie nowości będą w kolejnej, jeżeli chodzi o Games Workshop. Dowiemy się kiedy będzie data wydania nowego boksa do Age of Sigmar. Dowiemy się też co się dzieje obecnie na festiwalu Skulls, czyli gier związanych z uniwersum Warhammer 40 000, Age of Sigmar, ogólnie produkcji. Games Workshop. Następnie wskoczymy na stronę Kominionaut, na stronę Mona, Zobaczymy jakie nowości szykują nas na War Factory. Dowiemy się jakie nowe, po polsku zostały wydane, boksy do Song of Ice and Fire. Zajrzymy również na stronę Fantasy Flight Games i Atomic Mass Games w poszukiwaniu nowości o grach z uniwersum Star Wars. Serdecznie zapraszam. No to zaczynamy. W takim razie Warhammer Community. Pierwsza rzecz to nowe fagi. Tak. 2 czerwca bodajże pojawiły się nowe fagi, gdzie pewne sprostowania zostały przedstawione, jak chociażby All Strike, Always Strike First, Always Strike Last zostały nieco wyjaśnione, Drukari, tutaj zostały Exploding Hits nieco wyjaśnione. Deep Strike i rezerwy, to jest związane z tym, żeby nie było tak łatwo szarżować wszystkie pojazdy. O Imperial Armorze ogólnie polecamy, jeżeli gracie w Warhammer 40 tysięcy, polecamy, żebyście sobie zajrzeli. Jak sobie tutaj zajrzycie, to zaraz zobaczycie, ile tych wszystkich rzeczy jest, ponieważ. Tutaj są, jest errata do Corbuka, tutaj jest już do Psychic Awakeningów, do Mission Packów, Thousand Suns, Space Marines, Necrons, Harlequins. Thousand Suns, wdawało mi się, że nowy kodeks zaraz wychodzi, ale dobra, jest jeszcze errata. Kodeks Drukarii, Death Guard, Craft Worlds, Chaos Space Marines, Iron Hands, Ultramarinesi, znowu Psychic Awakening, Piety and Pain, Chapter Approved, znowu, Psychic Awakening, power rating został zupdowany, Imperial Armor zaupdytowany, także jest dużo, dużo rzeczy na przykład wejdziemy sobie tutaj na Garda, tu już nie ma dużo rzeczy, ale jest, są pewne zmiany. Także znowuż są pewne sprostowania. Także, jeżeli gracie w Warhammer 3000, 30 to zapewne warto tutaj zajrzeć. My przeglądamy dalej, jeżeli chodzi o. Age of Sigmar i nową edycję, jest bardzo dużo artykułów. Są artykuły, wybrałem ten akurat, ponieważ gdzieś tam mnie zainteresował, natomiast jest dużo artykułów o samej grze, o nowych zasadach, o tym, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają nowe jednostki, że jest to nawiązanie do wielu dekad historii samego uniwersum Warhammera. Dla osób, które to interesuje, na pewno warto sobie zajrzeć i, i poczytać. A tutaj jest nieco więcej o tym, że Gry osadzone w realiach GW w ogóle skupiają się na bohaterach i potworach. I to w rzeczywistości jest, jest jakaś tam oczywiście yy, prawda. I bohaterowie w Age of Sigmar dostaną coś takiego jak Heroic Actions, tak? Będzie mogli sobie raz, naturę. Będzie, kiedy będzie hero face będą mogli zrobić one heroic action to są te cztery heroic action heroic leadership dzięki czemu można dostać jednego Command Point'a Heroic Willpower gdzie bohater, który nie jest Wizardem, będzie w stanie przeciwstawić się jakimś tam czarom rzucanym Their Finest Hour bohater będzie bił i bronił się lepiej. Heroic recovery będzie mógł sobie uleczyć rany ale to dotyczyło bohatera, a jeszcze są Monsters. Jest coś takiego jak Monsters Monsters Rampage, który będzie można wykonać. I już wam mówię kiedy. Pod koniec fazy szarży. Jeden będzie mógł zostać wykonany. I teraz tak, do wyboru są cztery. Ryk który powoduje, że, który może spowodować, że oddział, który się znajduje w trzech celach, nie będzie wykonywał podczas komatwej za żadnych rozkazów. Stomp, czyli można jakiegoś tam, jakiś tam oddział zgnieść i zadać mu D3 Mortal Wounds na 2+. Puff. Titanic Duel, jeżeli potwór walczy z potworem, to może sobie wybrać, że w kolejnej turze będzie tam mocniej lał tego swojego przeciwnika. I Smash to Rubble, to jest to, że nasz potwór może rzucić na ten i zneutralizować jego umiejętności. Tak to wygląda. Wstępnie. W każdym bądź razie zapowiada się fajnie i ciekawie. A my pędzimy dalej i w tym razem właśnie wchodzimy na Warhammer Skulls Festival of Video Games, który jest od 3 do 10. Dzisiaj, jeżeli oglądacie to, w środę jest 9, to znaczy, że jeszcze do jutra ten festiwal trwa. A dlaczego to jest ważne? Powiem wam za chwilę. Eee, zaglądamy, zaglądamy i teraz pokrótce pojedziemy, ee, opowiem wam, co tutaj się dzieje, jakie tam są nowości, informacje, że Total War Warhammer 2 dostaje ostatni swój DLC z Lizardmanami wraz z Bulami, a zaraz za tym pędzi już Total War Warhammer 3, który niedługo się pojawi. Age of Sig Sigmar, e, Tempest Fall został zapowiedziany. Muszę powiedzieć, że nie robi na mnie większego wrażenia. E, jest to osadzony w realiach Age of Sigmar. Jesteśmy tutaj e, Sigmaritą. E, gramy na. wygramy na wiarze. No i walczymy tutaj: walczymy z duchami, z duchami, z duchami, z duchami. Z, oj, gdzieś Duchami. Ogólnie walczymy z duchami. Dopiero tutaj jest zdjęcie. O, no, walczymy też z kimś innym. W każdym bądź razie, tu wygląda pięknie i fajnie. Natomiast mam wrażenie, że trochę, trochę smutno i, i, i biednie wygląda na tych ujęciach. Jest to work in progress. Spokojnie zobaczymy. Przepraszam Was, jakiś katarek mam. Sienny. W każdym bądź razie zobaczymy, jak dalej się będzie rozwijało. A tutaj jest Digital Goodie Bag. I co znajduje się w tym Digital Goodie Bag? A mianowicie jest dość dużo fajnych rzeczy, więc myślę, że warto się temu przyjrzeć i warto sobie ściągnąć po prostu za Frico. Sobie ściągacie. Co tam dostajecie? Po pierwsze, dostajecie jedną gierkę. To jest starszy tytuł. Ja pamiętam, kiedy ona wyszła i naprawdę robiła, robiła wówczas wrażenie. Była to świetna strategia. Shadow of the Hornet Rat, gdzie dowodzimy całymi oddziałami, taki prekursor prekursor totalora. W każdym bądź razie, dostajecie jakieś tam zniżki, dostajecie jakiś sample do, do, do czytania książeczki, jakąś przygodę roleplayową. Jakieś albumy, jakieś, jakąś, jakieś, jakąś muzyczkę, no dość dużo dostajecie. Jedyne co musicie zrobić, to po prostu wejść na stronę gog.com. Zaraz zresztą wam pokażę, jak to tam dalej wygląda i sobie to ściągnąć, i to jest ważne do 10 czerwca, czyli do jutra, jeżeli oglądacie to. W środę, czyli do czwartku. Vermintide Tide 2 dostaje kolejny DLC, tym razem jest to Sisters of the Thorn. Jeżeli graliście, to osadzony właśnie w realiach Warhammera, powiedzmy starego Warhammera, możecie z kumplami połączyć się i walczyć z przeciwnikami. I Warhammer 000 za, pozazdrościł takiej gry, i stworzony zostanie Dark Tide. Dark Tide, co ciekawe. Scenariusz i w ogóle pomysł na gry został stworzony przez Dana Brauna, popularnego autora różnych pozycji. No i tutaj, oczywiście, wcielamy się w ekipę, która idzie: morduje, jest krwawo, jest brutalnie, jest mrocznie, ale jest też ponoć bardzo, bardzo. Ciężko. Dzieje się to w jednym z Hive City. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, natomiast jeśli sobie obejrzycie ten filmik, to tutaj się autor również nieco wypowiada i twórcy co chcieli osiągnąć. Ogólnie jest to Vermintide, tylko w realiach Warhammera 40 tysięcy osadzony w takim mrocznym, mrocznym klimacie. Lost Crusade, z tego co pamiętam, jest to pozycja na smartfony i on chyba w tej chwili dopiero startuje w Stanach Zjednoczonych. Taka oto proszę zapowiedź. Age of Sigmar, Stormground. Aha, okej, okay, to jest taka strategia, turówka osłysana w Warhammer Age of Sigmar. Ona jest na pc -ta, na czwórkę, na Xboxa. Ogólnie wygląda to ta pozycja na, na dość ładnie. Niewiele więcej wiem. Że wiem, że są heksy, wiem, że jest turówka, niewiele więcej mogę wam niestety na ten temat powiedzieć. Necromunda Hired Gun, czyli jak to było reklamowane jako dum, w realiach Necromundy, Tak, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o trailer, nie miałem przyjemności grać, to wygląda. Bardzo fajnie. Często te gry mam wrażenie z Warhammera 40 tysięcy trochę odstają od tych jakościowo od gier, które obecnie są na topie. A tutaj już jest naprawdę naprawdę blisko. Jeżeli, jeżeli gra jest jeszcze fajna i ciekawa. I wygląda tak jak na trailerach, bo tra trailerem a, a, a potem jak to wygląda na różnych sprzętach, to, to różnie jest. No to fajnie, to fajnie. Czemu nie? nie niech kontynuują, niech tworzą. Blood Bowl trójka. Informacja padła, nie pamiętam z którego dnia jest ta informacja, z 3 czerwca, czyli to jest na sam start. Już, sorry bardzo. Tego dnia, czyli 3, 3 czerwca, została zapowiedziane, że BloodBolt trójeczka wchodzi w closed beta testing. Także tak to wygląda. Jesteście w stanie się też zapisać z tego, co wiem, spróbować mieć szansę wzięcia udziału w beta testach. No, kierka wygląda bardzo fajnie. Jeżeli gracie w Blood Bowl, a jeżeli gracie w dwójkę, to zdajecie sobie sprawę, że, że no jest to potencjalnie świetny, świetny tytuł. Warhammer 40 000, Battle Sector, to gra strategiczna, turówka. Która bodajże miała premierę w maju tego roku, i tutaj otrzymujemy informację, że obok Blood Angelsów, bo tam głównie Blood Angelsami gramy, pojawią się również Sisters of Battle, czyli yy, siostrzyczki będą wspomagać swoich, yy, swoich braci. Co tam dalej mamy? Warhammer Age of Sigmar Soul Arena. Wiem, że to jest tytuł, który ma wyjść na mobile, na smartfony, natomiast jeszcze nie miał swojej premiery, także to jest tylko informacja. Coming soon! Wow. Warhammer Quest Silver Tower no to jest pozycja, która już ma trochę czasu, to wyszło dobre kilka, dobra teraz nie chcę przegiąć, ale strzelę sobie 10 lat temu, 8 lat temu Warhammer Quest wyszedł na Chyba iOS-a. W tej chwili już jest od jakiegoś czasu dostępny, od jakiegoś, pewnie od, od, od jakichś tam lat. Pamiętam, że jak ja byłem zainteresowany tym tytułem, bo chciałem sobie na smartfonie pograć, to był tylko na iOS-a i nie był na Androida. A w tej chwili informacja, że z, został wypuszczony również na Steama i Windows 10, i tam jeszcze jakaś nowa kampania jest dodana. To jest super śmiechowe. Muszę powiedzieć, że świetny pomysł. Bardzo dobrze. Shoot us Blood and Teeth. Proszę bardzo. Grafa jest pełen konkret. Widzimy, jakie te efekty są. Explosion. Ale zobaczcie, bohaterów. Hell yeah. Okej, okay, gramy bandą świrów, orków. I jest kompletna masakra. żeś. Bardzo fajnie. W każdym bądź razie. To jest taki tytuł, przy którym myślę, że będzie można się fajnie wyluzować pobawić dla osób, które lubią platformóweczki. Yeah. Co my tutaj dalej mamy? Battle Sisters już jest dostępny. To jest znowuż tytuł również na wiara, który jest dostępny na Oculus Rift i Oculus Quest. Także pierwszy wiarowy tytuł w, Warhammer, w uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Warhammer Underworlds Online, jeżeli gracie w Underworlds, albo właśnie jeżeli nie gracie w Underworlds, a chcielibyście spróbować, to może możecie spróbować sobie w ten sposób. Jest. Czy ja dobrze widzę? Free game alert. Tak. Możecie sobie ściągnąć do 10 czerwca za i przetestować. Jakoś przeoczyłem tę informację wcześniej, chyba muszę sam to spróbować. W każdym bądź razie jest dostępny free to keep on Steam między 3 a 10, więc ściągnijcie, zainstalujcie. Ponieważ myślę, że warto przetestować. Jest to też taka próba, czy w ogóle Underworld's by się wam spodobały. Ja dużo bardziej lubię grać w. W gry analogowe, w gry bitewne. Natomiast czasem nie mamy okazji przetestowania czegoś, a niekoniecznie chcemy się od razu ładować. To może być fajna okazja przetestować gierkę, zobaczyć, jaka jest. A z tego, co, co gracze mówią, jest fantastyczna. Wiele osób bardzo, bardzo lubi i ceni ten tytuł, więc myślę, że warto się tym zainteresować. No dobra, co my tutaj mamy dalej? Demon Hunters, Chaos Gate, Okej. Okay. Jest to reedycja tytułu z 1998 roku. Właściwie pewnie od nowa stworzony nie reedycja. Tak naprawdę, kiedy to zarządzamy ekipą Great Knightsów. Wiele tutaj nie ma. Tutaj po prostu statek kosmiczny leci. Pan chyba obiera heum, czy coś w tym stylu. I, I nic więcej nie widzimy. Więcej informacji będzie, bodajże. Poczekajcie, poczekajcie. O, o, o mi się. Full Cinematic Trailer będzie w sierpniu. Także musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać. Informacja o merchandisingu, informacja o nowym DLC do Gladiusa, i, i tak naprawdę tutaj już są informacje również o różnych yy, wydarzeniach, które się dzieją online, w których można wziąć udział. Jest, między innymi są czołgi do World of Tanks. Możecie sobie pojeździć Valhalla, Ragnarokie, Możecie sobie pojeździć, proszę bardzo, czołgami Ultramarinesów. Jeżeli nie chcecie, możecie sobie popływać statkami Imperium albo Chaosu. Tego typu dodatki są obecnie dostępne w tych tytułach. O jest jeszcze trochę, kilka mniejszych informacji, już nie będę się w nie zagłębiał. Jak zwykle, link do tego artykułu znajduje się na dole, także jeżeli Was to interesuje, to sobie kliknijcie, zobaczcie. A ja Was jeszcze przeniosę na stronę GOG, to jest ta strona, z której można sobie ściągnąć darmowe rzeczy. Jeszcze sobie tak te rzeczy są dla was do ściągnięcia. Wchodzimy sobie na stronę GOG, zresztą wejdziemy sobie na stronę GOG.com i pierwsza rzecz proszę bardzo, Skulls już mamy. Pierwsza pozycja to jest Warhammer Skulls Digital Goodie Pack, który klikacie sobie i macie dodany za friko i sobie ściągacie i wiele fantastycznych rzeczy was tam czeka. A poza tym możecie sobie zobaczyć, Jakie fajne przycenki na różne tytuły yy, są tutaj dostępne? I polecam Wam również wejść na Steam'a, zalogować się na swoje konto, jeżeli macie, i ściągnąć sobie Warhammer Underworlds online, bo jest dla Was do ściągnięcia i do zachowania. Jeżeli to zrobicie do jutra, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest środa, 9 czerwca, to do 10 czerwca, czwartek, możecie jeszcze to sobie zrobić. Dobra, Zaglądamy dalej. To są nowości, które już w tą sobotę będą dostępne, jeżeli, jeżeli uda się logistycznie do waszych sklepów to zorganizować. Czyli nowy kodeksik do adepta Sorritas, nowe jednostki, o których już wielokrotnie rozmawialiśmy, także nie będę się tutaj zagłębiał w te tematy. Co ciekawe, jest to pierwszy nowy kodeks, który został wydany w, tym, w dziewiątej edycji, do którego nie ma Combat Patrolu. Hm. Dlaczego? Hm. No dobra, nie ma, kostki są, karty są, jednostki są, kodeks jest, nie ma Combat Patrolu. Dobra, House of... Faith czyli do Nekromundy nowy podręcznik i nowa ekipa Redemptoryści również będą dostępni od tej soboty razem z kartami i kosteczkami Dire czas nowa ekipa. Mam wrażenie, że co tydzień nowa ekipa do Dire czas ma jest, ale rzeczywiście jest bardzo intensywnie w ostatnim, w ostatnim czasie. Bardzo fajna ekipa, trochę trochę śmiechu wzbudza, ale myślę, że i tak wygląda ona fantastycznie. Dipińi Dostępni od tej soboty. Kolejną rzeczą jest. Ach, tak, wiemy już, kiedy będzie nowy box to Age of Sigmar, czyli kiedy będzie launch nowej edycji. A, będziecie mogli już zamawiać od 19 czerwca, ale, ale, musicie poczekać na premierę do 3 lipca. Tak, także 3 lipca, jeżeli sobie zarezerwujecie w swoim FLGS-ie, zróbcie to, proszę. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli nie chcecie tego przegapić, to po prostu napiszcie do swoich FLGS-ów, słuchajcie, zapiszcie mnie na listę. Chcę to, I want this i wtedy będziecie mieć szansę, że to oczywiście otrzymacie. Poza tym, że wyjdzie oczywiście ten box, który omawialiśmy już w poprzednim odcinku, wyjdzie jeszcze nowy corebook oczywiście, wyjdzie General's Handbook, to jest coś takiego jak Chapter Approved, wychodzi też taki notatnik do, taki jak do Warhammera 40 000, gdzie możecie sobie zapisywać, jak wasza armia się, rozwija w fajny sposób wychodzą obiektywy również w 40 wyszły wyżej taki box obiektywów wychodzą tereny które możecie sobie zakupić to są maty które po prostu można składać aby tworzyć pole bitwy wychodzi combat couch taki sam jak do 40 tylko że ten jest bardziej taki złotawy tamten ten srebrny oczywiście z logo Warhammera. Age of Sigmar, trzy nowe farbki, Base, Hobrod Hyde, Sondia Brown i Oruk Flesh i oczywiście książka Dominion, dostępna na fizycznie i w wersji E i w wersji exclusive, którą pewnie będzie trudno dostać, która pewnie bardzo szybko zniknie. Te rzeczy będą dostępne w priorderze od 19. Co nie znaczy, że nie możecie w swoich flgs już ich sobie zamówić wcześniej. Natomiast premiera będzie 3 lipca. Także odpowiednio planujcie wakacje. Dobrze, a jakie priordery ruszą w tą sobotę nadchodzącą? A będą to duchy Ganta, hell yeah. Ok, nie ma tutaj dużo informacji, nie ma jakby dużo produktów, które będą możliwe do preorderowania. Widzimy tutaj nową książkę i ona w takim ekskluzywnym wydaniu, więc ona na pewno będzie dostępna przez sklep internetowy. Zakładam, że szybciutko, szybciutko zniknie. Boxik, który na szczęście jest normalnie dostępny, nie jest jakimś tam web-ekskluzywem, także będzie dostępny w sklepach. Też warto sobie zaklepać w swoim FLGS-ie. Kolejna książka z takim oto żetonem jest informacja, że z tego co pamiętam jest 1500 limitowanych edy ale przez dwa tygodnie będą zbierać zamówienia i będą drukowywać książka Dana Abneta, Sabbat War i Urdesz te dwie pozycje będą dostępne, oczywiście również będą dostępne audio Do Warhammera 40 000 a tak już się z tego śmialiśmy oczywiście jest to fajne jest to, jest to fajne uzupełnienie ale myśląc o o kadianach spodziewalibyśmy się trochę więcej nowych elementów, a tutaj właściwie, może nie elementów, modeli. A tutaj dostaliśmy e, główki i, i rączki. No ale to fajnie, zawsze mogą ci wasi chłopcy troszeczkę inaczej wyglądać. Do Blood Bowla, e, tak wyjątkowo jest, są karty, kostki i boisko Tient i no zapowiedź nowego White Dwarf'a, który będzie dostępny w Drugiej połowie czerwca. Ok, to tyle jeżeli chodzi o Warhammer Community. Więc przechodzimy na stronę KMONA. I co tutaj mamy za nowości? Ok, mamy dwie nowości, które chcemy obejrzeć, a mianowicie nowe jednostki, które będą dostępne. Będziemy je sobie oceniać wizualnie, subiektywnie. Ja to będę robił. Aha. Kingsmen będą dostępni do Barationów, proszę bardzo, takie oto rzeźby, tacy oto chłopcy, całkiem, całkiem fajne jednostki, ale jeżeli chodzi o ciężkie uzbrojone, to są jednostki, które bardziej mi się podobają, zaraz do nich przejdziemy, Mormont She-Bears, e Proszę bardzo, panie też biorą udział w wojnie oczywiście i tutaj są całkiem konkretne. Nie chcielibyśmy tych pań pewnie spotkać na polu bitwy. To jest taka bardzo krótka informacja z 28, a z, 20, z 2 czerwca już kolejna informacja. Czyli tak, wolni ludzie będą dostępni. Proszę bardzo, nie wyglądają zbyt groźnie na pierwszy rzut oka. Może właśnie wygląd ma wprowadzić nas tutaj w błąd. Następnie Hedge Knights. Hedge Knights, rycerze i żywopłoty. Nie było jakichś rycerzy, którzy mówią ni? Hmm, nie wiem. W każdym bądź razie Hedge Knights dostępni będą niedługo, chociaż zakładam, że oni twierdzą, że już są dostępni, ale to u nas niestety różnie bywa. Lightbringers, panowie rozświetlą każdą imprezkę, także fajnie, potencjalnie znowuż jednostka wspierająca tutaj parationów. i queensmen. No, i już mówiłem, że są jedni chłopta się waleczni, ale ci wyglądają nieco konkretnie, ci jacyś... Wychudzeni są, a ci są tacy konkreci. Może nie wiem, opatrzony jestem przez Warhammer Community. Bestów. Chłopaki muszą być wielkie, klocki. Fajnie podobają, podobają mi się zresztą, jak te szaty. Zresztą, naprawdę trzeba pochwalić chłopaków z Kmona, bo kawał dobrej roboty wykonują jednostki. Są coraz piękniejsze, myśląc o tym, jakie one były w starterze, tak? Który wyszedł na samym początku, to był ten Starkowie przeciwko Lanisterom. No to w tej chwili myślę, że te jednostki naprawdę robią duże wrażenie. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o Kmona, nowe jednostki zapowiedziane cały czas. Nie wiemy, co z kartami. Wiemy, że dostępne są na komóreczkach, natomiast nie zostały wydrukowane, a to dlatego, że zabrakło papierówki na do druku. Zaglądamy na stronę War Factory, a to dlatego, że jest to polski wydawca polskiej edycji do A Song of Ice and Fire i niedawno, właśnie na samym początku czerwca, kolejna fala, między innymi Załoga Skorpiona Budowniczych, Weterani Straszy, Konni Zwiadowcy, Wyspiarze Tropiciele, Synowie Wojownika i Piromanci. Także widzimy te Oto, sześć jednostek zostało wypuszczonych. Do tego są zestawy miareczek, zaczęły być proponowane i to, co w zestawy terenów. Także rozwija się tutaj cały czas oferta. Warto sobie śledzić również ich stronę internetową, facebookową, aby wiedzieć, co nowego szykują, gdyż bardzo ciężko pracują aby dostarczyć jak najszybciej, jak najwięcej fal e, właśnie do gry A Song of Ice and Fire. No dobrze, zajrzeliśmy tutaj. Kolejnym dość popularnym systemem w Polsce w ogóle e, uniwersum są Star Wars. Star Warsy e, przez lata wydawane przez Fantasy Flight Games, e, myśląc o figurkach, myślimy o X-Mingu, myślimy o Armadzie i myślimy o Legionie. I teraz tak, wchodząc na stronę Fantasy Flight Games, nie widzimy żadnej informacji. O gwiezdnych wojnach tutaj też nie widzimy. Dobra, cofnijmy się w czasie i zobaczmy, gdzie znajdziemy jakieś informacje. U. Dobra, jeszcze się cofniemy. A co? O, jest. 25 marca. Jednostki już zostały wydane, bo miały swoją premierę w maju. I w marcu były ostatnie wspomnienia, informacje o nowościach. Proszę bardzo, do Star Dlaczego tak? A dlatego, że Fantasy Flight Games ma umowę w tej chwili z Atomic Mass Games, które mają wydawać dalej tytuły w realiach Gwiezdnych Wojen. No więc dobra, będziemy na stronę Atomic Mass Games. Ale Atomic Mass Games poza jakimiś starymi informacjami z, z gdzieś tam z marca, przede wszystkim skupia się na Crisis Protocol, tak? Bitewniak, który na początku rzeczywiście wzbudził szał i duże zainteresowanie, ale mam wrażenie, że prędkość, z jakim zostały wydawane jednostki, ceny tych jednostek spowodowały, że jednak wiele osób gdzieś odpadło, zrezygnowało i stwierdziło, że nie jest w stanie tak szybko i w takiej ilości zbierać ten tytuł. Choć zobaczymy, jak to będzie, kiedy już uspokoi się sytuacja na rynku związana przede wszystkim z gdzieś tam z koronawirusem. Będziemy się mogli częściej spotykać i grać. Może, może. System znów ożyje, natomiast nie mamy żadnych informacji właściwie dotyczących Star Warsów. Jest tylko krótka informacja odnośnie, że nie, na razie nie są planowane żadne wydarzenia i tak dalej. I jeżeli sobie wejdziemy na ich stronę Facebookową, to sobie zobaczymy, moi drodzy, że przede wszystkim cały czas akceptuje wszystkie drogi Facebooku, wszystkie cookies akceptuje. Nie, nie, dziękuję. W każdym bądź razie zaraz do tego jakby wrócimy. Przede wszystkim tutaj są informacje, a właściwie to nie są informacje, to są takie zaczepki, zaczepki Atomic Mass Games wobec osób śledzących ich profil i zapytujących, a jak wykorzystujecie to, a jak łączycie to, a jak robicie tamto. Oczywiście, jak widzicie, najwięcej jest informacji o. Grze Marvel Crisis Protocol, no bo to był, jest obecnie główny wydawca. Natomiast pojawiają się zaczepki, informacje o Star Wars Legion, czy, czy, czy tutaj jak jest o X-Wingu, ale nie ma informacji za bardzo o nowościach, o tym, co jest szykowane. Teraz tak. E być może ja coś przeoczyłem. Być może jest gdzieś miejsce, w którym takie informacje się pojawiają. Jeżeli Wy wiecie, a ja coś przeoczyłem, a przecież może to być, bo tych systemów, tych gier, tych producentów jest, jest masa. Jeżeli ktoś gra w jeden, dwa, trzy systemy i na nich się skupia, to częściej ma dużo lepsze rozeznanie niż osoby, które próbują ogarnąć cały e, ten Harmider i i e, e, zwany. Rynkiem hobby, więc bardzo prawdopodobne, że coś, coś skupiłem, coś przeoczyłem. Także dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli gdzieś można dowiedzieć się więcej o planach wydawniczych dotyczących, właśnie, realiów Star Wars. Ja, zaglądając na te dwa najbardziej popularne, nie znalazłem żadnych gdzieś tam ciekawych informacji, które mogłyby nam cokolwiek na ten temat powiedzieć. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Przy okazji chciałbym również podziękować wszystkim za to. Że mamy już 500 subskrybentów na naszym kanale. Jest to świetna dla nas wiadomość. Świadczy o tym, że są ludzie, którzy są zainteresowani tym tematem, są zainteresowani tym, co robimy i e, chcą wiedzieć o nowościach, jakie, jakie wydajemy. Także dla Was będziemy starać się być coraz lepsi i coraz lepsze produkcje produkować. Jeszcze taka informacja, że z pewnością nadchodzą powoli wakacje. W wakacje nieco wyciszymy nasz kanał. Będziemy również. Troszeczkę odpoczywać od kręcenia filmów, natomiast będziemy również będzie to okres, kiedy będziemy się zastanawiać, w jaki sposób właśnie możemy się poprawić, być lepsi dla Was, w momencie, kiedy wrócimy po wakacjach. Na razie mówię do zobaczenia, ponieważ widzimy się za tydzień. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!